O cudowne oblicze Jezusa, tak miłosiernie pochylone na drzewie krzyżowym w dniu Twojej męki za zbawienie świata. Zmiłuj się, skłoń się i dziś ku nam biednym grzesznikom. Rzuć w nas jedno litościwe wejrzenie i daj nam pocałunek pokoju. Adoramus te Domine, Adoramus te Domine. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus milczy. On niewinność sama, On, którego słowa dają życie, Jego boskie oblicze nie traci ani pokoju, ani słodyczy. Cóż to za nauka dla mnie, o mój Boże? Przebacz mi każde słowo przeciwne miłości bliźniego, pokorze, skromności, pobożności. Spraw, niech w utrapieniach moich oddaję Ci cześć przez cierpliwość i poddanie się Twojej woli. Ojcze, daj mi ducha. Ojcze, daj mi ducha, bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie i przeciwności, które przychodzą do mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus bierze krzyż z radością, z miłością, przyciska go do serca, przykłada do niego czoło i usta. O, jak On nas kocha! Mój dobry Panie, przebacz mi narzekania i skargi, z jakimi przyjmuję przykrości, które w swojej dobroci na mnie zsyłasz. Spraw, niech poczytuję to sobie za szczęście, ilekroć przyjdzie mi cierpieć coś dla Ciebie. Ojcze, daj mi ducha. Ojcze, daj mi ducha, bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie i przeciwności, które
przychodzą do mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus rani swoją boską twarz tym gwałtownym upadkiem. Podnosi się. Jego oblicze jest pokryte błotem, kurzem i krwią. Ojcze Najświętszy, ofiaruję Ci ten upadek Zbawiciela na wynagrodzenie za wszelkie winy, przez które zamiast zbudowania daję zgorszenie bliźnim. Dla zasług Jezusa upokorzonego i cierpiącego zmiłuj się nade mną, Panie. Na wynagrodzenie zniewag będę się starać unikać grzechu i pozyskiwać dla Ciebie duszę. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich Was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich Was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich Was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Cóż to za chwila? Ach, cóż to za boleść? Jakie wzajemne wejrzenie Twego Syna, Boga i tej Najświętszej Matki. Jakie łzy skrapiają ich twarze. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci te łzy na odpokutowanie za mój brak umartwienia i poddania się Twojej świętej woli. Daj mi, tak jak Maryi, przy każdej ofierze spotykać oczy i boskie oblicze Jezusa mojego. Pozwól, Panie, mi spojrzeć w oczy Twoje. Pozwól wytrzeć łzy i krew z twarzy Twojej. Pozwól, Panie mój, stanąć blisko Ciebie i jak Maryja przy Tobie być. Patrzeć w oczy Twoje, pozwól mi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi.
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jak to obcy człowiek pomaga mojemu Panu dźwigać krzyż, a ja, jego dziecko, przedmiot jego umiłowania, nie chcę mu oddać tej posługi, unikając trudności życia? O, jakaż to niewdzięczność! Przebacz mi, o Boże, zapomnij o przeszłości, zwróć ku mnie swoje oblicze. Odtąd pragnę brać udział w Twoich cierpieniach, przyjmując przynajmniej po chrześcijańsku wszystko, co na mnie ześlesz. Pokaż mi, Panie, oblicze swoje w braciach i siostrach mych. Pokaż mi, Panie, oblicze Twoje w bliźnich mych. Chcę widzieć, jak Ty w braciach i siostrach mych oblicze Twe. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera Jezusowi zakrwawioną twarz. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Czyż to nie do mnie należy, idąc za przykładem tej niewiasty, wynagradzać Ci zniewagi, o mój Jezu, jakie ponosisz od tylu grzeszników? Czy nie do mnie należy wynagradzać Ci to większą miłością i większą wiernością? Tak właśnie pragnę uczynić, mój Boże, widząc moją własną chwałę w Twoich upokorzeniach i Twoich cierpieniach. Ojcze, daj mi ducha. Ojcze, daj mi ducha, bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie i przeciwności, przychodzą do mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Do jakiegoż to stanu upokorzenia i zniewagi widzę Cię przywiedzionym, Zbawicielu mój, Jezu. Bóg w prochu się tarza. Kaci go podnoszą, bijąc na nowo, nie oszczędzają jego boskiej twarzy. I za co to? Oto, aby odpokutował za moje myśli próżne, pełne miłości własnej. O, jakżeż powinienem nienawidzić własne grzechy,
skoro Jezus tyle zaniecierpiał, by wyjednać mi ich przebaczenie. Boże mój, miłosierdzia, uczyń serce moje prawdziwie pokornym. Uczyń, Panie, serce me ciche i pokorne. Przemień, Panie, serce me według serca Twego. Chcę żyć, chcę kochać tak jak Ty. Chcę żyć, chcę kochać. Przemień serce me. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. O mój dobry Panie, wśród swoich boleści myślisz o łzach tych pobożnych niewiast. Uczysz je, jak mają płakać skutecznie nad sobą i raczysz je pocieszać, zwracając ku nim cudowne swoje oblicze. Dodajesz im odwagi i błogosławisz. O Zbawicielu mój najdroższy, dozwól mi płakać za moje grzechy, które są prawdziwą przyczyną Twoich cierpień. Daj mi łaskę szczerej skruchy za moje winy. Spraw, aby moja ostatnia łza była łzą żalu i miłości. Skrusz, Panie, serce me, skrusz, Panie, je. Niechaj grzechem brzydzę się, niechaj brzydzę się. We łzach szczerych, Panie, pozwól powracać do Ciebie, pozwól mi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Raz jeszcze Jezus wystawia swoją twarz na tę boleść i upokorzenie. Potem na widok Kalwarii podnosi się, jeśli rzec można, z nową siłą, z nowym męstwem i z nową miłością. Pan Jezus pragnie umrzeć za swoje występne dzieci. O najtkliwsza miłości Boga mojego, jakże ludzie źli Ci się odpłacają. Przy najlżejszej przykrości, przy najmniejszej ofierze zniechęcam się, tracę odwagę. Przebacz mi, o mój Jezu, przebacz. Chcę Cię naśladować, więc podniosę się z Tobą, a doświadczając przykrości, powiem sobie: miłość Jezusa przynagla mnie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Jezus odarty z szat.
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Obnaż mnie, Boże, ze wszystkiego, co Ci się we mnie nie podoba. Obnaż mnie szczególnie z miłości własnej. Obmyj mnie we krwi, która popłynęła z ran Twoich, i niech ta krew niewinna, boska, zrodzi w moim sercu cnoty, jakie w Tobie jaśnieją: czystość, słodycz, miłość bliźniego i ducha pokuty. Niech moja dusza będzie miła Twoim oczom i niech rozweseli Twoje przenajświętsze oblicze. Wymaluj, Panie, wymaluj w sercu mem oblicze Twe. Wymaluj, Panie, swoją krwią, wymaluj, Panie, ciałem swym oblicze Twoje, wyryj w duszy mej. Niech będzie ono żywe we mnie, niech tętni życiem w Tobie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. O Boże mój, wiem, że nie wystarczy zaprzeć się siebie. Trzeba jeszcze ukochać Cię, zjednoczyć się z Tobą. Wiem również, że na tym świecie tylko drogą cierpienia można do tego dojść. Zgadzam się na to, o Panie, natychmiast, bezwarunkowo. Rozciągnij mnie na krzyżu, jak i opatrzność Twoja przysposabia każdemu człowiekowi na tej ziemi, aby go uczynić podobnym do Ciebie. O bolesne oblicze Zbawiciela mojego, zawieszone między niebem a ziemią, pociągnij mnie ku sobie i daj zasłużyć na oglądanie Cię w chwale na wieki. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ojcze przedwieczny, Boże wszechmocny i wiekuisty, ofiaruję Ci cierpienia mojego Jezusa, Jego zbolałą twarz, Jego święte rany, Jego najdroższą krew, ostatnie słowa i ostatnie tchnienie, na podziękowanie za dobrodziejstwa, jakimi mnie obdarzyłeś, na odpokutowanie za winy moje, a nade wszystko na uproszenie trzech łask dla mnie i dla wszystkich mi drogich, serdecznego żalu za grzechy i mocnego postanowienia, żeby odtąd do Ciebie tylko należeć, za nawrócenie grzeszników i za Kościół Święty, błagając, ażebyś go wspierał swoją łaską. Nie patrz na nasze grzechy, Panie, ale raczej na oblicze Chrystusa Twojego. Patrz na Syna Twego, który tak nas ukochał, i dla Niego okaż nam miłosierdzie.
gdy wpatruję się w Twą świętą twarz, gdy rozmyślam nad miłością Twą, wtedy to, co wokół mnie, niknie w cień jasności Twej. Gdy dotykasz sobą serca mego, gdy mą wolę składam u Twych stóp, wtedy to, co wokół mnie, niknie w cień jasności Twej. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, bo mego życia sens uwielbić Cię. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, bo mego życia sens uwielbić Cię. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Zdjęte z krzyża ciało Jezusa, złożone w ręce Matki. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Maryjo, Matko moja, to ja jestem przyczyną Twoich boleści. Pozwól mi przynajmniej płakać razem z Tobą. Niech oddam cześć złożonemu na Twoim łonie, poranionemu obliczu mojego Odkupiciela. Pomścij się, o najdroższa Matko, ale pomścij się jako Matka, a nie jak sprawiedliwość wymaga. Uproś nam u swojego Syna taką miłość, żebyśmy mogli chętnie wypić te kilka kropel goryczy, które On nam zostawił w kielichu swej męki, i byśmy powtarzali za Magdaleną: o jakaż to rozkosz oczyścić serce i sumienie swoje w łzach żalu i miłości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Ciało Jezusa złożone do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. O mój Jezu, mój Zbawicielu, nie będziesz sam w tym grobie. Pozwól Twemu dziecku zamknąć się tam razem z Tobą. Ukryj mnie w Twoim obliczu, w Twoich ramionach. Pragnę się tam schronić, żebyś Ty sam mnie tylko widział. Boże mój, daj mi żyć tylko dla Ciebie. Mm.
Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. 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 Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Bądź uwielbione najświętsze oblicze Jezusa, wyryte w moim sercu, od dnia chrztu, teraz w przyszłości, w godzinie mego konania, aż do oglądania Ciebie twarzą w twarz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.